Hejka, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego przeszłam na nauczanie domowe. Ogólnie zapisałam sobie powody, dla których właśnie przeszłam na nauczanie domowe. Również Wy wybraliście ten temat, dlatego również Was zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam wybieracie, jaki będzie kolejny filmik, jaki temat, o czym będziemy sobie gadać. Także przygotowałam sobie w moim notatniku powody, dla których przeszłam na nauczanie domowe, ale przed tym zacznijmy od tego, jak w ogóle to się stało, że przeszłam na to nauczanie domowe. Jak to poznałam, jak dowiedziałam się o tym, że coś takiego w ogóle istnieje. Także zaczęło się od tego, że moja koleżanka z klasy, którą właśnie serdecznie pozdrawiam, jestem jej niesamowicie wdzięczna, ona przeniosła się do tej szkoły. Ja z nią siedziałam w ławce na matematyce, to byłyśmy, jesteśmy nadal koleżankami i przypadkowo się o tym dowiedziałam, że właśnie ona idzie do tej szkoły i bardzo mnie zainteresował ten temat, ponieważ ja wcześniej widziałam reklamę szkoły w chmurze na Facebooku, ale to tak mi się tylko przewinęło i ja też pomyślałam, że to jest płatna szkoła, pewnie jakaś prywatna, płatna, totalnie nie dla mnie. Jeszcze co jest ważne, ja byłam w liceum, które było wysoko w rankingu. Było to bardzo dobre liceum. Dostałam się do niego z wysoką ilością punktów, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty i ogólnie oceny z podstawówki. Więc nie było łatwo w tym liceum oczywiście. Także tak, dowiedziałam się od koleżanki, że przechodzi tam do tej szkoły. I zaczęłam się dopytywać, jak to wygląda, co to jest. Bardzo mnie zainteresował ten temat i wtedy już powiedziałam mamie i tacie, że moja koleżanka właśnie przychodzi do takiej szkoły. I oni pierwszy raz właśnie usłyszeli o tym. Ale oni też jeszcze się wtedy nie zainteresowali tym jakoś bardzo. To była taka po prostu wiadomość ze szkoły. Codziennie mówiłam o różnych rzeczach, więc to była taka kolejna i to nie było jakoś ważne w tym dniu. Ja po prostu wtedy tak napomknęłam o tym. Każdego dnia dowiadywałam się coraz więcej i coraz bardziej mnie interesował ten temat. Na czym to polega, jak to wygląda. I właśnie ta koleżanka mi opowiadała o tym wszystkim. I pewnego dnia właśnie jak wracałam ze szkoły razem z moją mamą, pamiętam ten pamiętny dzień, to wtedy powiedziałam, że ja chcę iść do tej szkoły. Że to jest szkoła idealna dla mnie. I to była pierwsza taka rozmowa, pamiętam, taka bardziej poważniejsza z moją mamą w czasie właśnie tego spaceru, wracania do domu, że ja chcę chodzić do tej szkoły. Jak wróciłyśmy, to moja mama tam już z tatą gadała i przez następne dni ona właśnie dowiadywała się, na czym to polega. Oglądała jakieś filmiki na YouTubie, fora czytała, na forach czytała dużo informacji. Pewnego dnia moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że wysłała wniosek. I ja byłam w totalnym szoku, bo pamiętam, to było taka niespodzianka. Ja też nie wiedziałam, czy moi rodzice się jeszcze zgadzają, czy jeszcze nie. Ona powiedziała mi, że wysłała wniosek. I ja byłam wtedy w szkole, właśnie w szkole stacjonarnej oczywiście. I byłam niesamowicie szczęśliwa. I wtedy od razu moja mama właśnie do mnie zadzwoniła. Spytała się, jak, co chcę rozszerzać, bo musiała tam wszystko zaznaczyć. I to był ten dzień, gdzie wysłałam wniosek. To był czerwiec, wydaje mi się, 2022 roku. Wtedy właśnie wysłałam, moi rodzice wysłali wniosek o nauczanie domowe. Przyznam, bardzo się cieszyłam, ale z drugiej strony miałam taką myśl, czy to na pewno dobra decyzja, czy ja sobie poradzę, czy ja będę miała znajomych, czy będę wychodziła z domu, czy moje zdrowie psychiczne na pewno się polepszy, czy może nie pogorszy. Cały czas chodziły mi te pytania po głowie i wiem, że każdy tak ma. Dużo osób do mnie pisze, że ma takie myśli i to jest najnormalniejsze w świecie, ponieważ jest to coś innego. Nasz umysł jest przyzwyczajony właśnie do tego, że mamy nad sobą takiego dyktatora poniekąd. Nie jesteśmy skazani sami na siebie, dlatego to jest coś innego i to jest normalne, że mamy taką gonitwę myśli, czy to jest dobre, czy nie. Miałam ten stres, troszkę się stresowałam w tym czerwcu, czy to na pewno dobra decyzja. Pamiętam, że jak było zakończenie roku szkolnego, to oczywiście się wzruszyłam, ponieważ no, było to, mimo tego, że nie byłam jakoś mocno związana ze swoją klasą, ani z panią wychowawczynią, to jednak nie wiedziałam, czy to jest
dobra decyzja. Dużo osób z mojego otoczenia mówiło mi, czy to nie jest właśnie, czy nie jest mi szkoda, że odchodzę z tak dobrego liceum, że tak się starałam do niego dostać, a jednak przechodzę do szkoły w chmurze, gdzie te wyniki za bardzo się nie liczą. I szczerze mówiąc, nie było mi przykro. Nie było mi przykro. Pokazałam sobie i innym, chociaż opinia innych za bardzo mnie nie interesuje w moim życiu tak naprawdę. Chodziło bardziej o mnie, o to, co ja o sobie myślę i również opinię moich rodziców, ponieważ jest to dla mnie ważne, że umiem. Po prostu dostałam się do tak dobrego liceum, że potrafię to zrobić, ale również chcę zadbać o swoje zdrowie psychiczne. I udowodniłam sobie właśnie, że mogę się dostać do tak dobrego liceum i że potrafię w nim funkcjonować, ponieważ rok normalnie tam funkcjonowałam pomimo złych dni i złego samopoczucia psychicznego, to jednak nie przeniosłam się w ciągu roku szkolnego. Później postanowiłam, że zadbam o to swoje zdrowie psychiczne i wiedziałam, że to będzie dla mnie najlepsza decyzja, jaką mogłam wtedy podjąć. I jestem po prostu szczęśliwa z tego powodu, że byłam na tyle odważna, żeby odejść z tego szablonowego nauczania, wyjść z tego szeregu, być jednak trochę inną i jestem bardzo dumna z siebie. Także tak wyglądał ten mój początek nauczania domowego i pamiętam właśnie, że wtedy już w wakacje, jak był koniec roku, to nie myślałam o tym w ogóle, że idę na nauczanie domowe. Dopiero pod koniec sierpnia, tam września się troszkę już stresowałam tym, jak to w ogóle zaplanować, od czego ja mam zacząć. Wtedy się pojawił ten lekki stres. Ale właśnie jak to zaplanować ogólnie, jak się przygotować na nauczanie domowe, na pewno macie w pierwszym filmiku na moim YouTubie oraz na moim TikToku, gdzie mówię sporo o tym, jak przygotować się na nauczanie domowe, jak to wszystko rozplanować, dlatego tam Was zapraszam. A teraz możemy przejść do powodów, dla których przeszłam na nauczanie domowe. Jeśli też macie takie powody w swoim życiu, że dlatego chcielibyście przejść, to nie macie się czego obawiać. Dobrze, pierwszym powodem jest tak zwany self-care, czyli po prostu zadbałam o swoje zdrowie psychiczne. Ono było wtedy w bardzo złym stanie. Pamiętam, że były dni, kiedy wracałam ze szkoły i po prostu płakałam, ponieważ już nie dawałam rady psychicznie, mimo tego, jak bardzo się starałam i jak dużo uczyłam, to i tak te stopnie nie były zadowalające dla mnie. Było mi wtedy bardzo ciężko, również jak moja szkoła podniosła progi ocen, to było strasznie bolesne, ponieważ przed tym wniesieniem tych procentów i ja nie miałam wspaniałych ocen. Wspaniałe oceny, mówię to piątki, czwórki, szóstki, nie było takich ocen za bardzo, gdzie w podstawówce co roku miałam czerwony pasek i miałam bardzo dobre oceny. Dlatego to też było dla mnie, troszkę w psychice mi zostało, że jednak mi się tu nie udaje, a zawsze mi się udawało. I było to przykre, mimo tego właśnie, jak dużo pracy wkładałam w to wszystko i ile siedziałam w domu, żeby robić jakieś dodatkowe projekty, żeby dostawać coraz to lepsze oceny, a mimo tego nie udawało mi się. Nauczyciele oczywiście byli ci lepsi i ci gorsi, z którymi po prostu nie miałam tego czegoś, tego flow, po prostu nie za bardzo przepadałam za nimi. No i ten właśnie podniesiony próg już to po prostu zawalił wszystko, to moje zdrowie psychiczne i było mi strasznie ciężko, ponieważ czasem w szkole mówią, że słabe oceny nas motywują. U mnie tak nie jest. Jak dostanę słabą ocenę, bardzo się demotywuję. Chociaż wtedy dużo razy wstawałam, jakby podnosiłam się po tym wszystkim i mówiłam, dobra, Amelka, będzie dobrze. Moja mama mnie bardzo motywowała, pamiętam. I mówiła mi właśnie, że trójka, to w mojej szkole jest bardzo dobra ocena. I to była prawda. To była jak piątka. Więc ja musiałam się do tego przyzwyczaić oczywiście. Dlatego było to dla mnie ciężkie i bardzo to przeżywałam. To, że tak dużo pracowałam, a jednak zawsze wychodziło słabo. Więc to był mój pierwszy powód, dla którego przeszłam na edukację domową. Mało wolnego czasu, mało czasu dla siebie. Ja siedziałam cały czas w książkach. Przysięgam, ja siedziałam prawie cały czas w książkach. Mało wychodziłam z domu, mało korzystałam z życia. Ja tak naprawdę tamten rok pamiętam, że to była sama szkoła. Ja w ogóle prawie nie wychodziłam z domu. Jeśli nie było
jakiegoś właśnie święta w szkole, czy ogólnie wolnego, to jakby nic ciekawego nie robiłam. Ja zazwyczaj wracałam do domu i siadałam do lekcji. Oczywiście spędzałam tam jakiś czas w domu, bo nie miałam siły wychodzić z domu, byłam już tak zmęczona psychicznie, że no nie, nie mogłam wychodzić z domu, nie miałam na to siły. Nie miałam żadnych zajęć dodatkowych, nic. Żadnych zajęć, gdzie w przeciwieństwie do tego roku chodziłam na hiszpański, angielski, krav maga, siłownię. W ogóle nie miałam czasu na nic. Dlatego też bardzo popierało tą moją decyzję o edukacji domowej, że będę miała więcej tego wolnego czasu dla siebie, ponieważ ja w ogóle go nie miałam. Czułam, że się nie spełniam. I to łączy się z kolejnym powodem, gdzie nie czułam tego, że to jest ta szkoła, że nie czułam tego, co inni czuli. Ponieważ w mojej szkole było dużo osób, które po prostu czuli, że to jest ta szkoła, że to jest to, że jednak nawet te słabe stopnie ich pchają do przodu. Pomimo tych złych ocen, oni chcą tam być, a ja tego nie czułam. Na początku właśnie jak odchodziłam z 8 klasy, wybierałam liceum, to myślałam, że to jest ta szkoła, bo to moje wymarzone liceum. Bałam się, że się tam nie dostanę, ponieważ tam był wysoki próg tych punktów, żeby się tam dostać. Jak się dostałam, bardzo się cieszyłam i szłam tam jako jedyna z klasy, więc nikogo tam nie znałam. No, byłam przeszczęśliwa. Nigdy chyba nie byłam z siebie tak dumna jak wtedy. Nawet jak przeszłam na nauczanie domowe, to jednak nie byłam tak dumna z siebie jak wtedy, mimo tego, że był to wysoki poziom dumy, tak. Wtedy to byłam najbardziej dumna z siebie chyba w całym moim życiu, że się dostałam do tego liceum i dostałam tak dużo punktów. No ale nie czułam tego co inni. W ogóle nie czułam, że to jest ta szkoła. Czasem przychodzenie do niej mnie męczyło, stresowało. Mimo, że ta szkoła była piękna, cudowna, była nawet nowoczesna, jakby podejście niektórych nauczycieli było dość nowoczesne. To nie było to po prostu. Ja nie spełniałam się w tej szkole. Nie czułam, że to jest to. Możliwe, że to jest też dlatego, ponieważ byłam na biochemię. Ja bardzo chciałam rozszerzać biologię, ale nie chemię. Tam nie było biologii bez chemii. Chemia to był największy błąd w moim życiu, ponieważ chemia mnie zmiotła totalnie z planszy. To nie jest przedmiot na moją głowę. Ja w podstawówce miałam bardzo dobre oceny z chemii, ale jednak podstawa programowa z liceum mnie już przygniotła i bardzo sobie nie radziłam, pamiętam. Miałam bardzo, chyba najgorsze oceny miałam z chemii właśnie. A na biochemię to nie jest za bardzo dopuszczalne, żeby być na tak słabym poziomie z chemii. Czułam się bardzo dużo, by poprawiać te oceny. Był nawet moment, gdzie jeden sprawdzian poprawiałam chyba z 3 razy. I tak zdałam go na dwójkę czy trójkę, więc był to najcięższy dla mnie przedmiot. Biologię uwielbiałam, panią od biologii uwielbiałam, od chemii też pani była wspaniała, ale no nie szło mi to, mimo tego, że bardzo się starałam i bardzo dużo się uczyłam. Mój tata również jest chemikiem, więc bardzo mnie w tym wspomagał i pchał. To jednak, no to nie było dla mnie. Męczył mnie ten przedmiot, a na biochemię nie jest to dopuszczalne, żeby właśnie być na tak słabym poziomie z chemii. Dlatego postanowiłam też, że to będzie dobra decyzja i na pewno nie będę rozszerzać w szkole w chmurze chemii i nie rozszerzam jej, rozszerzam biologię i angielski i jest to dopuszczalne. Nie muszę być na biochemię. Ja uwielbiam biologię i właśnie chcę ją rozszerzać, wiążę ją z moją przyszłością. Tego nie rozszerzam chemii. I bardzo jej nie lubię. Kolejne to jest to, że nie czułam, że się rozwijam. Pomimo tego, że zdobywałam wiedzę, to jednak to było wykuć, zdać, zapomnieć. W ogóle się nie rozwijałam. Naprawdę w ogóle się nie rozwijałam. Stałam w miejscu, tak mi się wydawało. I myślę, że tak było poniekąd, bo ja tylko chodziłam do tej szkoły, zdawałam coś, zapominałam i tak w kółko. To było męczące. Dla psychiki oczywiście, tutaj mówię o psychice głównie. Tak, i kierowałam się tą zasadą wykuć, zdać, zapomnieć. Tak było ze wszystkim tak naprawdę. Było tego tak dużo, że ja nie miałam też czasu się skupić na tej jednej rzeczy. Ja codziennie mogłam mieć po 3 sprawdziany w ciągu tygodnia, każdego dnia, albo jeden sprawdzian, 2 kartkówki.
cały czas tak miałam. I też, co mnie bardzo irytowało, to że w mojej szkole chyba była zasada, że nie można pisać 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia. Max 3 można pisać. O, nie można pisać 4 czy coś takiego. Moi nauczyciele mieli taki myk, że wpisywali ten sprawdzian jako kartkówkę, a to była po prostu duża kartkówka i było to jak sprawdzian. I to też bardzo przygniatało i było dość smutne, ponieważ nieuczciwe wobec nas oczywiście, ale nie zdążylibyśmy z materiałem. Taki był powód tego. Nie zdążylibyśmy z materiałem. I oczywiście z niektórych przedmiotów nie zdążyliśmy z materiałem. Nawet z polskiego nie przerobiliśmy kilku lektur. Dlatego musiałam to przerobić sama teraz na nauczaniu domowym. Były rzeczy, które musiałam sobie uzupełnić w ciągu tego roku. Uważam, że edukacja domowa to była najlepsza decyzja w moim życiu. W ten rok rozwinęłam się niesamowicie. A najbardziej mówię tu o otwartości do ludzi. Jestem niesamowicie otwarta. Może nie jestem taką ekstrawertyczką, że cały czas bym przebywała wokół ludzi. Ostatnio byłam na swojej pierwszej konferencji. To był stres dla mnie, ponieważ była to moja pierwszy taki event, konferencja, na której byłam. I stresowałam się, bo było to dość takie wyjście spoza mojej strefy komfortu. Ale udało mi się. I właśnie czuję, że przez ten rok się bardzo rozwinęłam. I jeśli właśnie czujecie to, że stoicie w miejscu, że to nie jest szkoła dla was, jakby wewnątrz czujecie, że to nie jest to, to warto spróbować. Zawsze możecie się cofnąć, wrócić do tej szkoły, próbować różnych rzeczy. Jesteśmy młodzi i to jest idealny czas, by próbować takich rzeczy. Nic nie stracicie. Naprawdę nic nie stracicie. I sama próbuję się tego nauczyć, że to jest tak idealny wiek na próbowanie przeróżnych rzeczy, bo nic nie możemy stracić. Jakby jeśli coś wam się nie uda, ludzie to zrozumieją. Pomyślą, dobra, przecież to jest nastolatek. Jeśli to była starsza osoba i może by zrobiła coś takiego ryzykownego, to wtedy to wygląda inaczej i może coś stracić. Taka jest prawda, ale my jesteśmy w takim wieku, że nic nie możemy stracić. Próbujcie wszystkiego. Łapcie się wszystkiego, wszystkich szans, które wam ktoś daje. Próbujcie i nie bójcie się po prostu. I życzę wam powodzenia właśnie, tej odwagi do tych takich trudnych wyborów, żebyście podejmowali je sami w głębi duszy. Nauczyli się właśnie również podejmowania samemu decyzji, bo jednak nauczanie domowe, wy musicie wiedzieć, że chcecie na nie przejść i że chcecie spróbować. Dziękuję wam za oglądanie, za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że wspomogłam was, może nawet w podjęciu decyzji o nauczaniu domowym. Zapraszam do moich poprzednich filmików i również na moje social media, na mój Instagram, na mój TikTok, gdzie dużo mówię o nauczaniu domowym również. Motywuję was, mówię jak to wygląda, jak się przygotować, jak trzymać się tego planu swojego. A na Instagramie pokazuję wam moje codzienne życie na nauczaniu domowym, jak to wygląda. Życzę wam miłego dnia i do następnego filmiku.